Proszę bardzo. Jak pan rozszyfrowuje zachowanie Korwina Mikke, który rozbił koalicję z Kukizem w 2015, a teraz próbuje rozbić Konfederację? Korwin rozbił koalicję z Kukizem w 2015, nic od niej o tym nie wiadomo. No, zawarł pewną koalicję, ale później jakby... No, później ta koalicja się rozbiła, ale ja nie wiem, że to Korwin, nic o tym nie wiem, że to Korwin rozbił. On, wie pan, no ci wszyscy politycy, każdy z nich jest dużym chłopczykiem. Korwin też jest dużym chłopczykiem. No i tam próbują jakoś politykować. Czasami, wie pan, im się to udaje, a czasami nie. Natomiast powiem panu tak, no ja Korwina znam od bardzo dawna. Towarzysko się tam przyjaźniły, natomiast politycznie to ja mówię, jestem tam sobie takim wolnym strzelcem. I na Korwina wszyscy narzekają. Korwin to, Korwin tamto, Korwin śmamto. Ale jak jest kampania wyborcza, to wołają go do wszystkich okręgów, żeby on tam przyjechał i tam im, ich wsparł. Więc albo jest do chrzanu, albo tam do czegoś się jednak nadaje. Także trzeba się zdecydować. No mówię, ale poza tym wydaje mi się, że znowu, gdybym był doradcą jakimś, to bym tak doradzał, że powinien, okej, zaraz, powinien zacząć się rozglądać za jakimś następcą, bo Korwin jest 5 lat starszy ode mnie, ma 77 lat. Jak skończy się ta kadencja, to będzie miał 81 lat. Jak mu się nie przyplącze jakieś świństwo tam, tego, no to już będzie jeszcze tam zdrowy, ale już tego wigor go tam chyba opuści, bo to w tym wieku to człowiek się zaczyna przygotowywać na spotkanie z Trójcą Świętą, to do koalicji z Kukizem już tam nie ma głowy, prawda? Zwłaszcza, że, jeżeli nawet przyczynił się do rozbicia koalicji z Kukizem, to moim zdaniem, nie znając szczegółów, bo być może to tak nie było, ale dobrze zrobił. Bo co jest dzisiaj po Kukizie? Śladu nie ma. A Korwin jest. No, to... Mogę pana zapytać, bo dostałam takie zlecenie z miasta. Chciałbym zapytać pana o zdanie na temat, już pomijając wszystkie inne tematy, Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jest w planach budowy w Polsce. To jest projekt na pewno gospodarczy, niewątpliwie, ale czy nie sądzi pan, że to jest projekt polityczny i wojskowy? Przede wszystkim wojskowy. Przede wszystkim wojskowy. To jest lotnisko, które będzie miało dwa pasy startowe, czterokilometrowe, a więc takie, które, na których mogą lądować najcięższe amerykańskie samoloty transportowe. Więc dwa pasy takie. W Polsce nie ma, poza Okęciem i lotniskiem w Powidzu, lotniska, które mogłoby takie samoloty przyjmować. A to jest lotnisko 200 km od granicy położone, więc w bardzo dobrym miejscu. Tam pan premier Morawiecki opowiada, że to będzie... A to w Berlinie takie lotnisko było planowane, no i klapa, ekonomicznie to klapę zrobiło. A tu, no zobaczymy, na razie jeszcze tam się nie rozpoczęło. No kasa ma być. Nie, kasa ma być od nas. Proszę pani, no można pożyczyć, jeżeli nawet będzie kredyt zaciągnięty, to ten kredyt trzeba będzie oddać. Więc to my zapłacimy, nie, ja nie mówię, że lotnisko wojskowe takie nie jest nam potrzebne. Może jest potrzebne, nie znam się na tym, nie jestem tutaj specjalistą od takich spraw i się na tym nie znam. Natomiast, jeżeli już takie lotnisko tutaj budujemy, to moim zdaniem powinniśmy sięgnąć do pieniędzy NATO. Dobra, bo tak samo jak nasze siły zbrojne. Dlaczego my musimy płacić za broń amerykańską, którą kupujemy? Dobrze, możemy częściowo płacić, ale przecież my, wyposażając nasze siły zbrojne w tę broń,
poprawiamy jakość sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza, że te siły zbrojne stacjonują na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to jest w interesie wszystkich. A dlaczego tylko my mamy ponosić koszty? I to moim zdaniem właśnie w ten sposób Polska by uzyskiwała korzyści, które być może łatwo by uzyskała właśnie z faktu przyjaźni do NATO. Proszę popatrzeć, jak Turcja postępuje. I to tam Amerykanie się nie gniewają, jak Turcja spełnia wszystkie prośby amerykańskie, ale zawsze prosił, no dobra, ale za ile? Za ile? No i Amerykanie się nie gniewają, bo oni są pragmatyczni. A jak ktoś się nie upomina, to tak jak pan Radosław Sikorski, książę małżonek. W podsłuchanej rozmowie powiedział, że zrobiliśmy Obamie laskę za darmo. No to on zrobił. On był ministrem spraw zagranicznych. I z tego melancholijnego tonu to wynika, że nawet on przyjemności z tego nie miał. No to już całkiem źle. Nie mamy odważnych. No niestety, wie pani, to niedobrze. Proszę bardzo, pan się tam zgłaszał. Ja tutaj krótkie pytania mam takie. Przede wszystkim, czy jesteśmy fizycznie i mentalnie przygotowani do walki z neomarksizmem w Polsce? Od razu odpowiadam, nie jesteśmy. No, dlaczego nie jest pan doradcą na przykład Konfederacji? I co się stało? Ja może pytania zadam panu odpowiedź. Proszę. Co się stało tak nagle, że mamy wizę do Stanów Zjednoczonych? I tak? Nie ma. Nie mamy. Proszę Państwa, nie mamy żadnych wiz. Nie mamy żadnych wiz do Stanów Zjednoczonych. Musimy tam, uproszczony został tryb załatwiania takiej elektronicznej. Natomiast o tym, kto zostanie wpuszczony na terytorium Stanów Zjednoczonych, a kto nie, to nie decyduje to, czy ma wizę, czy nie ma, tylko decyduje oficer migracyjny na granicy. I od jego decyzji nie ma odwołania. No ja przecież jeździłem do Ameryki mając wizę tam wielokrotną, jeszcze do 27 roku jest ważna. No i co? Przejeżdżam z Vancouver do Seattle w nocy, drogowym przejściem granicznym. Akurat było po spotkaniu takim jak to. No i ten, nikogo nie ma na przejściu. I ten oficer, a to, a tamto, a po co, a na co, a dlaczego, a to, a gdzie lecisz, do kogo odwiedzić? No musiałem mu wszystkie bilety na przeloty i tak dalej. A skąd tych ludzi znasz? No mówię, znam, no niektórzy byli u nas w domu, także znam. No i wreszcie już mnie tak wypytał, bo to trwało z godzinę. No i potem mówi tak, a dlaczego w krawacie? Ja mówię, no bo jutro niedziela. A, no tak, no tak. Ale masz krawat w kolorach Trumpa. Nie wiedziałem, czy to dobrze, czy źle. Więc mówię mu, bo to był kupiony w Nowym Jorku. Córka mi kupiła w Nowym Jorku. A, no tak. No i wpuścił mnie. Nie wiem, jakbym powiedział, że w Moskwie był kupiony, to może by mnie nie wpuścił. Także to są takie makagigi. Nic, żadnych tam, będzie tak samo jak było. Poza tym to są tylko znaczy ten, bo kiedyś trzeba było płacić $300 w konsulacie. Teraz nie, za $14 można będzie to załatwić elektronicznie. Natomiast to są tylko przyjazdy krótkoterminowe, do 90 dni, takie turystyczne i biznesowe. Natomiast w każdych innych przypadkach wizy są utrzymane jak najbardziej. Jak najbardziej są utrzymane. Także to jest makigigi. Jakie drugie pytanie było? Dlaczego nie jest pan doradcą? Bo nikt mnie nie prosi o radę, wie pan. To najgorsze są nieproszone rady, już mówiłem. No i czy... A nie, nie, to wie pan, to by było natręctwo z mojej strony. Zresztą ja różne rzeczy piszę, bo oni czytają, także być może, że tam się, wie pan, tą drogą zasięgają mojej opinii. I wreszcie nie jesteśmy przygotowani na marksizm kulturowy. Pod żadnym względem, dlatego że przez Europę i Amerykę Północną przewala się rewolucja komunistyczna, która
jest prowadzona według strategii zaproponowanej przez Antoniego Gramsiego i to pierwszorzędni fachowcy robią. Pierwszorzędni fachowcy, proszę zwrócić uwagę, z jaką finezją to robią. Gramsci twierdził, że takim głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera kultury. Żeby opanować, zdominować tę sferę, to najpierw trzeba uzyskać panowanie nad językiem mówionym. Zaczęło się bardzo niewinnie. Zaczęło się bardzo niewinnie. Prawie nikt tego nie zauważył, że z języka zniknęło słowo kalectwo. Zastąpione zostało takim dziwacznym terminem niepełnosprawność. No to nikt nie będzie kruszył kopii o to, ale potem przyszły następne. Na przykład dzieciobójstwo zostało nazwane prawami reprodukcyjnymi. Na przykład każda krytyka sodomitów homofobią, która jest już właściwie myślozbrodnią, rodzajem myślozbrodni. Każda próba krytykowania kogokolwiek nazwana została mową nienawiści i jako taka jest reprezentowana. A co to jest mowa nienawiści? No wszystko, co nam się nie podoba. Także zostaliśmy zoperowani bez znieczulenia nawet. No i w tej chwili co? W tej chwili kończy się epoka pieredyszki, 30 lat pieredyszki, wyfikaliśmy się i uznano, że dosyć. I teraz nadchodzi etap surowości. Nadchodzi etap surowości. To dopiero pierwsze są, że tak powiem, pierwsza faza. Ale już narzędzia terroru się pojawiły, a z takiej przerażającej postaci się objawią wkrótce. A my nic. I ta rewolucja komunistyczna zmierza do destrukcji organicznych więzi społecznych i myśmy na to pozwolili. Nawet z pewnym entuzjazmem, przynajmniej niektóre środowiska się do tego odniosły. Myśmy na to pozwolili. No i skoro tak, to jesteśmy doprowadzeni do stanu bezbronności i o to chodzi. Proszę Państwa, nie ustają komentarze po wyroku skazującym, jaki niezawisły sąd nieprawomocnie wymierzył pani Beacie Sawickiej. Pani Beata Sawicka dostała 3 lata i na 4 lata jakieś prawa obywatelskie ma zawieszone. No w ogóle niesamowita rzecz. Sąd uznał, że pani Sawicka nie została uwiedziona i porzucona, tylko po prostu zwyczajnie się skorumpowała, co w kręgach Prawa i Sprawiedliwości zostało odczytane jako zwycięstwo justicji, no i naszego państwa przy okazji, że państwo zdało egzamin. W związku z tym przypominam, że po raz pierwszy nasze państwo zdało egzamin, o czym zapewnił nas sam pan marszałek Bronisław Komorowski, po tym jak przekazało sprawę badania katastrofy smoleńskiej rosyjskiemu Makowi. Wtedy pierwszy raz państwo zdało egzamin, drugi raz państwo zdało egzamin przy okazji wyroku na panią Sawicką. No i nie jest to ostatnie słowo naszego państwa, bo słyszymy, że korupcja została wykryta w najwyższych organach władzy, w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w samej Komendzie Głównej Policji. Widać, że nasze państwo po kolejny raz zdaje egzamin, no ale z drugiej strony, skoro korupcja sięga najwyższych organów władzy, to właściwie nie wiadomo, czy państwo zdaje egzamin, czy nie zdaje, bo to, że zostaje wykrywana, no to oczywiście to dobrze, ale to znowu, że zostaje wykrywana aż taka korupcja, to chyba niedobrze. Także jest i tak źle, i tak niedobrze. Nie wiadomo, czy to dobrze, że nasze państwo zdaje egzamin, bo jak tak dalej pójdzie, to może się zdarzyć, że jedna połowa funkcjonariuszy naszego państwa wyaresztuje drugą połowę i to będzie finis polonie, nawet taki pokojowy, więc to niewątpliwie by zadowoliło strategicznych partnerów, ale czy rzeczywiście o to nam chodzi w tym wszystkim. Proszę Państwa, mamy nie tylko
państwo, które zdaje egzamin, ale w ogóle jakaś taka atmosfera jurydyczna wszystkim się udzieliła, że mamy wybuch prawdziwej epidemii praworządności. Wszystko zaczęło się od tego, że pan poseł Niesiołowski starł się ostro z dziennikarką, panią Stankiewicz, no i zostało to bardzo negatywnie ocenione przez pana premiera Tuska, który zasugerował panu posłowi Niesiołowskiemu, żeby panią Stankiewicz przeprosił, ale inni uważają, komentatorzy, że pani Stankiewicz zachowała się prowokująco. No, przypominam, że nie tylko policyjną prowokację można w naszym państwie, które zdaje egzamin, uprawiać, ale również prowokację dziennikarską. Pani Renata Beger razem z panami Mrozowskim i Sekielskim dopuściła się prowokacji dziennikarskiej wobec pana posła Lipińskiego. No i było to bardzo chwalone podówczas przez różnych, przez zaplecze prowokatorskie naszego państwa prawnego, demokratycznego. No ale to jeszcze nic, bo Solidarność zablokowała wyjścia do Sejmu, co zostało przez pana marszałka Komorowskiego, przez pana prezydenta, przepraszam, Komorowskiego uznane za skandal. No a skoro pan prezydent Komorowski uznał to za skandal, to były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, od razu uznał, że musi posunąć się krok dalej i powiedział, że on tych wszystkich solidarnościowców to by spałował. No widać, że pała odbija panu prezydentowi, czego zresztą można się było spodziewać. Ja od dawna mówię, że kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi, no ale widać, że ludzie lubią słuchać pana prezydenta, a on się z kolei lubi wypowiadać. Ale to, proszę państwa, jeszcze nic. Ta eksplozja praworządności to jeszcze nic, bo w porównaniu ze sprawą zabójstwa pana Marka Papały, otóż mamy dwa równoległe śledztwa i dwóch równoległych podejrzanych. W ogóle ci podejrzani zgłaszają się jeden przez drugiego i prawie że się kłócą. Jeden mówi, to ja zastrzeliłem generała Papałę, drugi mówi, co ty frędzlu tam zastrzeliłeś, to ja zastrzeliłem generała Papałę. No i tak, jak państwo widzicie, gangsterzy tak się skruszają, że jeden przez drugiego się zgłaszają. Ten generał Papała powinien być podziurawiony jak sito po takich eksperymentach, ale okazało się, że tylko jedna kulka go trafiła. To albo strzelają niecelnie ci wszyscy zabójcy, albo prokuratura trochę przesoliła w tej sprawie.